Witajcie, to znowu Jasarcza. Wy oglądacie kolejny odcinek serii Zagrajmy w Call of Duty Ghosts. Sir, they're on board. Did the data give us anything? Yes, we believe the Federation missile program is being developed in a factory near the port of Rio. That coastline's locked down by the Fed's third fleet. That's why we're headed south. To make a diversionary attack on their Atlas platform in the heart of the Drake Passage. That's pretty far behind the line. What's the advantage of taking it now? The Atlas provides enough fuel to keep the Fed running for years. And I don't want you to take the Atlas. I want you to sink it. We're in position. Likewise. Eyes coming up. Last patrol's inbound. Copy. Is that all of them? Roger, it's a full house. See you topside. Logan, pull the cam. Let's go. No proszę, przenieśliśmy się na Antarktykę nawet już. Ciekawe. Charges are set and everyone's home. Let's introduce ourselves. On you. Drop them. No to detonujemy. Ho, upatrzcie na to, ile tu jest. Okej, nie ma to jak strzelać pod wodą. Czy żyją? Chyba padli wszyscy, dobra. Okej. Nawet się nie znam, nie wiedziałem, że można strzelać pod wodą z jakiejś broni. Najwyraźniej nie jest taka możliwość, przynajmniej w przypadku niektórych broni. Wow. No bo nie chce mi się wierzyć, że twórcy by w taki sposób naginali rzeczywistość. Tutaj, jeśli ktoś się zna na broniach, to niech się wypowie w tej sprawie. A ja tymczasem ruszam dalej. No, naprawdę, czuć ten mróz tutaj. Potężne jest to, kurde. Dobra, nie czas jednak na podziwianie widoków. Bo mnóstwo tutaj przeciwników znowu jest rzucanych naprzeciw nam. Bożeż, kurde, z tej strony jeszcze. Ajajaj. Czy to zaraz wybuchnie? No właśnie. Spokojnie, spokojnie. Muszę uważać, bo z każdej strony kurczę nadciągają. Mogą mnie zajść za chwilę znowu gdzieś od tyłu. Ajajajaj. Mówicie, że wycofują się, a jakoś nie widzę. Śmigłowiec się zbliża. Niedobrze, niedobrze. Nie mam żadnej broni przeciwpancernej. Ale raczej przeciwlotniczej. Dobra, tutaj są kolejni. Kurde, jest ich jeszcze więcej. Śmigłowiec właśnie dostarczył kolejne posiłki. Przeładuj to. Dobra, tam jest jeszcze jeden. Spróbujmy przesunąć się na tą stronę, tylko najpierw tych załatwić. I teraz. Aj, granat, granat, granat. Dobra, jakoś się udało uniknąć. Idziemy dalej. Przejdźmy trochę bliżej może. No i tu ich załatwimy. Jeśli się zbliżamy właśnie do przodu, to przynajmniej oni też się przegrupowują i wycofują się. Więc to też warto robić, żeby po prostu przejść do przodu jak najszybciej. Dobra, udało się wszystkich zlikwidować. I co teraz, panowie? Aha, wystrzeliwany hak, no dobra. Dostaje się na górę. To zdecydowanie może być też efektowne na sam koniec, no ale zobaczymy. Dostańmy się tutaj do nich. Dobra, załatwiony. Tu jest kolejny, kurde. Ajajaj. Przeładuj to. Za chwilę ruszamy dalej, panowie. Ten mi tutaj blokuje. Okej. Gincie. Tak jest. Tu jest jeszcze jeden. Dobra. Bardzo ładnie. Ten jeszcze żyje. Ale już nie. Dobra, jeszcze ty tylko. I po wszystkim. Idźmy wyżej. Wow, jeszcze są kolejni jednak.
Myślałem, że to już koniec póki co, ale jednak nie. Dobra, najpierw tamtych na górze załatwimy. Oni tutaj największe zagrożenie teraz sprawiają. Przyjdźmy granat. To nam trochę pomoże. A będą odrzucać. Nie zdążyli. Bardzo dobrze. Kolejny. Dobra. Pokład numer 2, okej. Tędy, jak rozumiem. Czekam na naszych kompanów, bo oni tutaj pewnie to dopiero otworzą. Pięknie. Pressure regulators are up ahead. Let's move. Keep alert, Hesh, on my mark. Move. Check your corners. Clear, move up. Room's clear, go. Contact! Good eyes, Hesh. Hallway clear, let's move. Someone had to hear that. No, już słychać nawet ich. Dobra. W takim razie rozpoczynamy szturm. Przygotujmy się na sporo strzelania. Ajajaj. Błyskowy, tylko kurde, już nie pamiętam czym się rzucało błyskowy akurat. Dobra, nieważne. Ajajaj. Przejdźmy na razie tutaj. Dobra, wejdźmy tam do przodu. Ach, kurde. Czekajcie, zwykły granat. Podrzucimy im. Proszę bardzo. Okej. Okay. Jeszcze jest ich więcej. Mało amunicji? O kurde, nie zwróciłem uwagi wcześniej. Mamy jeszcze pistolet ewentualnie, ale oczywiście pistoletem się nie zadowolimy. Weźmy sobie AK-12. To jest jeden. A i z tej strony jeszcze, kurde, zaraz zginę jak nic. Wycofaj się, wycofaj się. Uff, jeszcze zdążyłem chyba. I całe szczęście, bo mały włosem zginął. I bym musiał rozpoczynać od nowa. Dobra. Tutaj był ukryty skubaniec i to nawet dwóch. Ale teraz jest okej. Dobra, zmieniłem kolejną broń też. O, proszę, lekki karabin maszynowy. Shut it down, kid. No, 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 don't do it. You'll blow the stock. Stop. What are you doing? Keegan, flare stacks off. Stay clear of the derrick. It's about to get nasty up there. Roger that. We're clear. All right, let's head topside. Stay frosty. Do not fire until my command. Dobra, zaczyna się robić gorąco. Oczywiście w przenośni, bo dalej tutaj jesteśmy na totalnym mrozie. Wait for it. Wow, patrzcie na to. Dobra, to możemy w takim razie atakować. Lecimy w takim razie. O, świetna jest ta broń, kurczę, trzeba przyznać. Podejdę trochę bliżej. Tam są następni. Panowie, nie podchodzić tu do mnie. Nie macie szans. Można trochę poszaleć z tą bronią, bo ma więcej naboi zdecydowanie w magazynku. Dobra. Tylko, że oczywiście dłużej się przeładowuje też. Dobra, teraz to przeładuj. Za chwilę będziemy próbować strzelać dalej. Dobra, może wejdźmy tam do nich. A, z góry jeszcze strzelają. A, i stąd też. Dobra. Padli. Tam jest na górze. Okej, chyba padł już. Przechodzimy dalej w takim razie, panowie. Tam widziałem przeciwnika chyba, z tamtej strony. Wow. Kurde. Musiałem przykucnąć. Tutaj mamy kolejnych przeciwników. Dobra. Ja muszę ciągle w tej pozycji tutaj przechodzić. Nie mogę biegać, bo inaczej się uduszę. Spokojnie, spokojnie.
Nic tu prawie nie widać, szczerze wam powiem. Dobra, tu już możemy... Na górę. Tutaj mamy kolejnych. Jejku, ilu ich tu jest? Niesamowite. Rzućmy granat. Wow. Na szczęście to jest nasz śmigłowiec najwyraźniej. I trochę nam tutaj być może pomoże. Zaraz zobaczymy, póki co przebijamy się do przodu. Wow, co to miało być? Chyba coś wysadzili. Kurczę, tam była beczka wybuchająca. Ja poszedłem trochę za bardzo do przodu. No ale okej, już spróbujemy to znowu wykonać. Tylko bardziej na spokojnie. Wysadzić od razu to, żeby nie było później problemu. Dobra, teraz chyba mogę iść, co? Zobaczmy. Tam ilu ich jeszcze jest, kurczę. Tego to łatwiej... A nie, to nasz, kurczę. Przeładuj to szybciej. Za chwilę będziemy próbować dalej. Tam już widziałem gościa. Dobra. Idźmy tą lewą stroną. Proszę bardzo. Tutaj ładnie nam się wystawili. O, żeż kurde, jeszcze ich więcej. Tam na górze za sterami działka, kurczę, stoją. To nie jednego. Czekajcie, najpierw jednego załatwimy. Teraz ten tutaj. I jeszcze tamten. Dobra. Balkon udało się więc zabezpieczyć. Będzie teraz łatwiej ich pokonać. Jest granat, kurde. Dobra. No i pięknie, śmigłowiec nam pomaga. Tu jest jeszcze ich dwóch przynajmniej. Dobra, chyba zlikwidowani wszyscy. Możemy wchodzić na górę, jak rozumiem. Szczerze mówiąc, nie mam już za wiele naboi do tej broni, ale jeszcze trochę sobie nią powalczę. Bardzo fajnie, szczerze mówiąc, mi się nią strzela, więc to jeszcze wykorzystamy. Dobra, panowie, co teraz? A, to ciało miałem przesunąć, dobra. Keep the pressure in the green while I overload the pumps. In the green, Logan, hold it steady. Aha, w ten sposób, dobra. Okay, here we go. Just keep us out of the red. This won't take long. First pump's down. Keep it steady. A i coraz trudniej, kurczę. Wow. No to pięknie, musimy teraz stąd spadać, to jak najszybciej, bo kurde zginiemy tutaj, jak to dalej pójdzie. Szybciej, panowie. Ajajaj, jak zwykle końcówka prawdziwie efektowna. Patrzcie na to, co tu się wyprawia właśnie. Jakim cudem nie obrywamy ani razu. Tutaj, śmigłowiec, skaczemy za chwilę. Łap się. Dobra, udało się. Trzeba przyznać, że to była naprawdę bardzo ładna akcja. No i najwyraźniej koniec kolejnej misji, bodajże 11. We lured the Federation fleet away. But the factory is still guarded by one ship, a destroyer packed with advanced weaponry. Its air defenses prevent an attack from above, but it's vulnerable in one place. 60 feet below the waterline, near its thermal exhaust port. Keegan, Logan, I'm tasking you with this. Clear us away to that factory. Roger that. We're gonna add one more ship to the graveyard. Descending. 50 meters. No proszę, a więc teraz... Etap podwodny. Bardzo ładnie tutaj to wygląda, powiem wam. No i w takim razie płyniemy za Keeganem.
Naprawdę, kurczę, powiem, że ładnie to tutaj wygląda. Jasne, jasne, płynę za tobą, nigdzie się nie oddalam. Wow, patrzcie, rzeczywiście, rekiny. Kurde. Lepiej, żeby nas nie dorwał, co? Nie rzucamy się tutaj w oczy. Po prostu płyniemy sobie spokojnie do celu. Różnorodność więc oczywiście jest zachowana. Okej, rzeczywiście. Słychać było ten sonar. Aj, rzeczywiście. Też kurczę, weszli do wody, będziemy musieli na nich uważać. Dobra, to w tego. Jeszcze z tamtej strony, kurde. Ajajaj, z tych więcej. Spokojnie, 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 żeby tutaj nie zginąć. Ajajaj, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Schować się. Teraz. Bardzo dobrze. Tak jest, zdecydowanie nie chcemy zwracać na siebie uwagi. W takim razie wpłyńmy do tego wraku. Wow. Całe szczęście, że nas nie zauważyli. Nie chodzi tutaj nam przecież o niepotrzebne zwracanie uwagi, wręcz przeciwnie. Kurde, rzeczywiście. Dobra, a więc w takim razie sobie znowu postrzelamy, co? Jeden, drugi. Jeszcze tam z tyłu jest. Żyje? Chyba jeszcze żyje. Dobra. No więc udało się bez większych problemów. Nawet nie zdążyli do nas strzelić. Tam mamy znowu jakiś pojazd podwodny. No i oczywiście inni ludzie. Dobra, zaczynamy od tego. Teraz kolejni. Tam, kurczę, jednego nie widzę. Ale tym się mogę jeszcze zająć. Spokojnie. Wow, jeszcze ich więcej się pojawiło. Dobra. Jeszcze tam, kurczę, z tyłu. Powinno się udać. Okej. To chyba wszyscy? Nie, jeszcze jeden. Ajajaj. Skubany jak podszedł do mnie. Dobra, udało się. To chyba była skryptowana akcja. A, rzeczywiście. Alright, we're going for the down. Keep an eye on your depth gauge.
No to wpływamy niżej, kurde. Bądźmy lepiej ostrożni. Tu jakaś beczka. Ale omijamy ją. Co to jest? Przyjdzie to? There she is. Scarecrow, we have a visual on the target. Moving intercept. We're picking up large sonar blasts in your area. That amount of water pressure can have lethal effects. Keep your bottles up and your heads down. Copy? Logo. Wszystko jasne. Dobra, udało się. Płyniemy dalej. Ach, rzeczywiście, jest ten potężny impuls. Szybko, 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 szybko. Tutaj się skryjemy. Scarecrow, we're tracking the target, but we're unable to engage. Roger, 2-1. Recommend you pull back immediately. Negative, negative. We'll find another way. Teraz. Idealny moment. Tylko naprawdę musimy się pospieszyć. Płynę tutaj z shiftem wciśniętym, wtedy jest to szybsze. Jazda, jazda, jazda. Tutaj, tutaj, tutaj. Zdążymy czy nie? Za chwilę będzie kolejny impuls. Udało się. Dobra. Szybciej, 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 szybciej. Już, jestem. No dobra. Aha, w ten sposób. No, musimy wycelować tam, gdzie tutaj teraz kieruję. Powinno się udać. Bardzo ładnie. O kurde, nawet pod wodą musi być jakaś emocjonująca ucieczka. No to szybciej w takim razie. Oj, zdecydowanie nieco zamieszanie. Szybciej, czemu nie mogę szybciej płynąć, kurde. Jazda, jazda, jazda. Logan, dawaj. Ajajaj. Szybciej, szybciej. Patrz się, tutaj płynął. No, trzeba go załatwić. Jeszcze, kurde, po drodze będą nam przeszkadzać. No cóż, tego się można było spodziewać, że po tym, co tutaj wyrządziliśmy, jakie zamieszanie, no to, że będą próbowali nas szukać. I rzeczywiście tak też jest. Kurde, coś nie mogę trafić. Dobra, załatwiony. Tam jest jeszcze kolejny, ale gdzieś uciekł. Aj, przeładuj tu szybciej. Spróbujemy ich tutaj dorwać. Dobra. Mam nadzieję, że zaraz się jeszcze jakieś rekiny tutaj nie zlecą, bo będzie wtedy duży problem. Na razie musimy sobie radzić z nurkami, jest ok, ale kto wie, co będzie później jeszcze. Wow, z tej strony, kurczę, ostrzeliwuje. Tego załatwię. Ajajaj. Zaraz tutaj zginę, jak nic. No i właśnie. Okej, witam was po cięciu. Tym razem jakoś się udało. Po prostu zlikwidowałem nurków i ten pojazd... Wow, kolejny, kolejny. I ten pojazd już tak nie przypłynął tutaj. Nie zaczął mnie ostrzeliwać. Więc już jest dużo lepiej. Załatwię teraz kolejnych. Dobra. Chyba spokój na razie, co? W takim razie płyńmy. Co robimy, stary? Tam mamy jeszcze jednego, a nawet dwóch. Dobra, jeden załatwiony. Drugi za chwilę też powinien. Okej. Dobra, gdzie jest Keegan? Poczekajmy, muszę zobaczyć, gdzie on będzie płynąć. I po prostu udamy się tuż za nim. Tam, kurczę, jakieś beczki wyrzucili, są kolejni. Ajajaj. A, w tym statku, dobra. To szybciej w takim razie. Tylko, że po drodze jeszcze tutaj będą atakować. Patrzcie.
Szybciej, szybciej, żebym zdążył, bo jestem trochę dalej od Keegana. Ajajaj. Jeszcze obrywałem. Szybciej w tamtą stronę płyniemy. Tutaj chyba powinniśmy być bezpieczni. No właśnie. Teraz tędy, jak rozumiem. Póki co zrobiło się spokojnie, ale musimy uważać. To jeszcze nie koniec tej misji, musimy się stąd wydostać. Tutaj martwy strażnik. No i rekin, no właśnie. Właśnie tak coś czułem, że jeszcze rekiny tutaj wyskoczą i pewnie też będą musiał sobie z nimi poradzić. O kurczę. No dobra, stary. Trzy rekiny. Ojejku, patrzcie na to. Będę musiał pewnie ostrzeliwać któregoś. O nie, naprawdę. Kurde. Nawet się nie ruszyłem, a od razu już mnie załatwił. Trochę byłem za wysoko i w ten sposób mnie zauważył. Dobra, teraz ja w takim razie spróbuję. Nie, nie tak, kurde. Dobra, w takim razie poczekam, aż on przepłynie i dopiero wtedy, bo widzę, że w tym momencie nie mogę wcale nic zrobić. O właśnie, teraz będzie chyba dobry moment. Powolutku, powolutku. Na górę, na górę. Bądźmy za tymi rekinami. Dobra. Powinno się chyba udać, co? No i całe szczęście. Uff. Od razu lepiej. Wow. Co jest grane? Ile jeszcze, kurczę, do końca, no? Jaj, jaj, jaj. Scarecrow, this is 6-2. We're approaching Rally Point Echo. You're clear for phase 2. Roger that, 6-2. It's good to hear from you. I hear ya. The birds are spinning up and ready to go. We're greenlit for phase 2. Roger that. 6-2 out. No i dobra, a więc w ten sposób się zakończyło. Myślałem, że jakimś mocniejszym uderzeniem się to zakończy, no ale dobra. Dalszy ciąg zobaczycie sobie oczywiście w kolejnym odcinku, gdzie przejdę dla Was kolejne dwie misje. Więc już teraz serdecznie zapraszam, a teraz się żegnam z Wami. Jeśli Wam się podobało, to możecie zostawić kciuka w górę i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!